Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek, zagrajemy w Warcraft 3D Frozen Throne. Uprzedzam was, że w momencie, kiedy to nagrywam, jest bardzo wcześnie rano, więc podejrzewam, że masę głupot tutaj nagadam. W różnym stylu, naprawdę w różnym stylu głupoty mogę tutaj gadać, więc pewnie będzie bardzo spamowane komentarzami. Gimper to nie jest Anubarak, tylko Arthas, czy coś takiego. Dobra, witam was, kontynuujemy ostatnią misję, Symfonia Ognia i Mrozu. To są małe żółczki, dobra. Anubaraku, jak ci idzie obrona? Wyrzuć go z tej grupy. To jest kontrol 1, właściwie to. Z tymi żuczkami, niech oni tu będą. Tutaj jest jeszcze kopalnia. Czy ona jest zajęta? Trzeba jak najwięcej kopalni przejąć, żeby móc produkować dużo wojsk i przede wszystkim móc te wojska produkować na bieżąco. Raz, dwa, trzy. Tutaj bardzo ładnie poproszę o... A, mam już salę umarłych, to całkiem ciekawe. Dobra, tutaj chyba będę prosił o zikuraty. Bierze duchu, przepraszam. Zikuraty już mam. Was bym chciał dosłać do drewna właśnie, bo zauważyłem, że tempo wydobywania go nie jest jakieś rewelacyjne. Ta kopalnia tutaj jest wolna, fajnie. Więc poślemy od razu jakiegoś akolitę w tą stronę, żeby tutaj zbudował kopalnię złota. Bazę niekoniecznie, najważniejsza jest sama kopalnia. A później polecisz samą bazę wybudować może tu. Tak każesz, panie. Tak właśnie, dokładnie tak każą. Idź. Ktoś się tam pytał, to więc ponownie odpowiadam, że takie cusie, śmieszki, orzeszki, heheszki robi się, w sensie kilka budynków pod rząd. Trzymamy shift. Dobrze, więcej drewna. I możemy sobie przywoływać. Jak są podświetlone na czerwono, to znaczy, że nam już nie starczy surowców na zrobienie tego. Dobra. Nie spalisz żuczka niestety, bo nie masz levela. Dobra, tutaj się rozbudowuje i lider. Mamy 2 do 2 obelisków. Musimy przyjąć jeszcze 2. Tutaj jest tron mrozu. Tutaj jest pewnie jakaś jego wykoksana baza. Więc nie ma za bardzo szans, żeby tam bić, tak? To przypiszę jako grupę drugą. Bo to zdecydowanie tutaj trzeba będzie... O, idzie Banshee. Chodź Banshee, chodź. Dobra, to jest grupa druga, prawda? Myślę, że powinni sobie te w miarę dobrze radzić z obroną tego punktu. Tutaj już się przywołuje raz, dwa. Proszę ciebie nawieźć kopalnię złota. No dobry początek. I teraz zaczniemy produkować już akolitów oczywiście. Tutaj puścimy 5 do tej kopalni. Ona jest w miarę bezpieczna, a tu już idzie Illidan. Więc ja idę obronić ten punkt. Anubarak niech tutaj też przejdzie. To się na pewno przyda. Anubarak to jest takim ogniwem, które przede wszystkim jakoś ciągnie mi to, że jestem w stanie wygrywać. Inne jednostki i tak dalej też w jakimś stopniu oczywiście, no ale tak jak mówię, głównie działa tutaj Anubarak. Czy ja powiedzie... I chyba powiedziałem Illidan w pewnym momencie, że to jest... Nie, to jest Anubarak. To jest Anubarak, miśki. Wyglądasz jakoś inaczej, Illidanie. Chyba czaszka Gul'dana ci nie posłużyła. Dobra, odpal te szarańcze, mośku. Przyda ci się. Deadcoil Arthas. Napierdzielaj. Ło, ten zaraz zdechnie. Patrzcie, co tu się dzieje. Otoczyli go i zginął. Nie fajnie będzie, jeżeli te mi popadają. No dobra, słabo tutaj to wygląda. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić. Tak na moje to Illidana zabić. Ty wycofaj Arthasie na razie. Będziesz miał ulti, nie zdążysz. No te elfy cholerne mi tu wszystko popsuły. Nie zrobimy tego. Niestety. No i poszedł przejmować obelisk. No to nie fajnie. Straciłem całe wojska w ogóle. Dobra. Wracaj się, odbudowywuj. Będziemy na razie zepchnięci dobrą. No w takim razie to jest taka misja, wydaje mi się, średnia do nagrywania. Przede wszystkim ze względu, że tutaj bardzo dużo zwrotów jest takich i przy nagrywaniu to ja sobie tu mogę, znaczy normalnie, tak? Tak normalnie to ja sobie tu mogę grać godzinę, dwie. Ale przy nagrywaniu to nie jest za fajne. Oh fuck, Illidan.
Wypierdzielaj od tego. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Fuck me. To mi się bardziej podoba. Tłuc go, skurwiela. Uważaj. Nareszcie. Chwała pladze. Ostrze. Fuck, zginę zaraz. Głodne. Dobra, teraz już wycofaj całkiem. Gdzie mam przelać? O chuj, mili państwo. Nie fajno. Dobra, przepraszam was, ale wrócimy do poprzedniego save'a, co oznacza, że straciliście właśnie 5 minut ze swojego życia. Niedobrze, co? Dobra, jeżeli chcę jakkolwiek to tam obronić, to tutaj potrzeba dużo więcej wojsk. I to szybko. Trzeba to tak na szybciorze zrobić, jak tylko się da. Tutaj, bo on będzie tu atakował w takim razie. Tutaj, o. Rozdupczcie to. I zaczynamy okampiać zaraz. Bo to nie ma to tamto, trzeba to obronić. I wtedy będzie dobrze. Tak mi się wydaje, że jeszcze trochę wojsk dorobię, to będzie dobrze. Tylko fajnie będzie jak tak. Teraz będzie tak, ja nie mam sklepu tego. No jej. Z pamiątkami, czy jaką tam. Tą kopalnię złota i tak nawiedź. Jeżeli o ciebie chodzi, to się no dobra, ciebie nie uleczę w żaden sposób w tym momencie. Wszyscy tutaj. A jak tu mi zaatakuje, to po prostu jakoś się wycofam. Chodzi o to, żeby dużo wojsk mieć. To jest przede wszystkim. Ja będę ci rozkładywać Artasie, więc nie gadaj bzdur. Tutaj leci masa wojsk, ten leci zbudować. Tutaj się robią dobrze. Cię nie wzywają, bardzo się cieszę, że cię nie wzywają, gościu. Tu już będą duże koszta. Ale tu chyba się zrobią duże koszta anyway, co? Przydałaby mi się czaszka ofiarna. Weź ty wróć, albo moment, tutaj jest koleś. Grobowiec z relikwiami trzeba odbudować. Artas tutaj pobiegnie do niego. Jeżeli uda mu się coś kupić, oczywiście. Więc zrobię save'a w tym momencie. Z94. Artas jest najszybszy z tych wszystkich, bo ma tą aurę na drugim poziomie. Wy będziecie robić szkielety, miśki. No zdecydowanie jest ulotny, dobra. Kolejny ten łepek przyszedł. Artas? Mów, głupcze. Ha, czeka na grobowiec. Dobra, i Lidan zaraz ruszy. No, bardzo się cieszę. 5. Cienia gdzieś tu puszczę, w ogóle ja cienia mam teraz, ogarnąłem. Trochę późno, ale mniejsza. Tutaj jeszcze ze dwa biesy. Dobra, więcej złota już trzeba. Uwielbiam nekromantów, nie? No to poszedł tu. To było takie proste, nie? Dobra, to idziemy po prostu tutaj bronić. Tyle. No to big deal. Że tak powiem. Masz już to? Dobra, to na razie nie tu. Tylko tutaj leć bronić. Ale wy nie możecie być na przodzie, bo to się tak źle skończy. Dobra, tutaj możecie być sobie mniej więcej. Niszczą mi bazę. Sorry, mośki. Nie obronicie się. W sensie, nie rozwalicie tego. Zostaw mi... Fuck, on mi będzie wybijał nekromantów. Trzeba się wycofać stąd. Anubarak przede wszystkim. Napieprzać go tu. Dobra, przegrałeś. Zostaliśmy zaatakowani. Dobra, Elidan tutaj zginie. Uważaj. A! Dobity skurwysyn, dobrze. Z95. Teraz widzę, że tam idzie KL. Trzeba natychmiast tutaj iść obronić. Fuck you! W ogóle nie mam ogarniętych tych wojsk, nie? Tylko tak na pałę nimi latam, to jest bardzo niedobre. Ale okej. Okay. Zaraz to ogarniemy. Anubarak tu już idzie. Mam nadzieję, że więcej... Nie. Kopalni mi nie zniszczysz, nie dam. Nadal nie możesz się pogodzić z faktem, że odebrałem ci Jane'ę, KL-u? Odebrałeś mi wszystko, o co kiedykolwiek dbałem.
tylko zemsta. Napraw to. Zajebiście, zabity. Arthas kolejny poziom zdobył. Dobra, teraz tak, tu mam wojska. Tu jesteś ty. Tutaj trzeba rozbudować szybko. W ten sposób. Tutaj jest ok, chociaż coś tam zginął, to dwóch. Dam mi, żeby te się tak odnowili. I muszę obserwować cały czas, gdzie idzie. Gdzieś tu jest cień mój. No mniejsza, najważniejsze, że odsłania teren, prawda? Tutaj. No zgadzam się zdecydowanie. Tutaj jest baza elfów. Teraz tak, potrzebuję chwili, żeby ogarnąć te unity. Służę tylko tronowi mrozu. Nawet niech będzie Control 2 sobie na przykład. To. Ostrze mrozu jest głodne. To. Control 1, Control 2. Co znowu? Dalej. Potępieni czekają. Control 3. To są wszystkie wojska, którymi dysponuję. Umieszczę je tutaj na środku drogi. Myślę, że tak będzie najlepiej. Zdecydowanie. Tutaj jesteś ty, łebku. I zobaczymy, gdzie tutaj będzie kombinował. I Lidan chyba idzie mi na tą bazę, na tą tu. Więc tutaj trzeba się bronić. Zapisz. W międzyczasie tak, tutaj jest jeden. Tutaj są dwaj nekromanci jeszcze. Zaznaczę ich, wyjdziecie do grupy trzeciej. No, zdecydowanie idzie tu. Służę tylko tronowi mrozu. Co znowu? Nie dorówna mojej potędze. Służę tylko szarańcze. Dobra, napieprzać, napieprzać. No myślę, że to będzie takie niezbyt trudne do obrony. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wyrzucaj. Dobra, rozdupmy tego może na początek. Montaj duże czystki mi robi z tą tarczą w środku moich wojsk. Dobra. I teraz spokojnie reszta. Tutaj Arthas 8 poziom, dobrze. Wyłączyć już szkielety. Jeszcze nie mógłbym zrobić teraz kontratak. Tak mi się wydaje, że mógłbym, nie? Chociaż, tak, spróbuję. Ale spróbuję, nie? Więc zrobię save'a. Nie jestem pewien mojej siły militarnej. Zbierzcie się gdzieś tu. Tutaj dalej nie dosłałem tych akolitów. Czterech. Nie, idziemy tu. O, fuck. Nie wiem, czy to zdążę. Tutaj jestem. Tu jestem. Przywracaj to, nie ten. O, dobrze, gońcie go. O, dobrze, to jest. Dobra, to mi myślę dało. O, super, przerzucili się na nekropolię. To mi akurat bardzo pasuje. Bo nekropolii tak szybko nie zniszczą. Nie powinienem aż tak wszystkimi chodzić w sumie, tak mi się wydaje. Odejdź, zapomnienie. Dobra, mi się wydaje, że wy możecie iść tutaj na spokojnie. Żeby móc to w razie czego obronić. To ulepszy na salę umarłych jako dodatkowa obrona w sumie. Grupa druga i trzecia niech tu zostaną na razie. Tutaj się robią akolici. Hajs się zgadza, można powiedzieć, że hajs się zgadza. Ołtarzu ciemności nie mam. Ty. To jest ołtarz ciemności, tak myślałem. Za 3 zikuraty do obrony. A ty? Tutaj na pewno raz, dwa. 3. 4, 5. Oni mają maszyn oblężniczych z tego co widziałem. Napieprzaj te wieżyczki. To trzeba obronić. To zdecydowanie trzeba obronić. I tu wracaj do wydobywania. I ty też. Fajnie. Świetna sprawa. Teraz tak, tutaj się robi jeszcze jeden akolita do wydobywania. Z 97 nadpiszemy. I dobra, te dwa miejsca będziemy mieć za zmiary o kampionę. Ten Arthas tutaj tak sobie, ale myślę, że on się obroni. To jest księga umarłych jeszcze. Więc muszę pamiętać, żeby to wykorzystać.
Przepraszam na chwilę, zrobię tutaj... Albo w sumie wiecie co? Zrobimy tak, że w tym miejscu zrobię save'a i zapraszam was na kolejne odcinki. Zagrajmy w Warcraft 3D Frozen Throne. Trzymajcie się. Cześć. O, Lady Wasz. Co to już w następnym odcinku? Hej.